Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Janki, a to jest kolejny odcinek z naszej serii ze Star Wars Jedi Fallen Order. Poradzisz sobie z tym, Billy? Upadły zakon. Lecimy, moi drodzy, dalej. Okej, czyli tutaj udało nam się otworzyć to przejście i teraz zapewne... I teraz co musimy? Gdzie musimy iść? Zobaczmy na mapę. Dobra. Tam były te drzwi kolejne. A, to były te, którymi przyszliśmy. Dobra, w porządku. Czy coś tutaj dalej? Muszę coś z tym działać? Czy to jest jakiś... Aha, to jest jakiś rodzaj windy. Czyli tą windę pasuje uruchomić. Czyli ten kabel tutaj zasila to. Ten kabel zasila to. A jakbym... Czy mogę jakoś zasilić ten kabel tutaj? Pasuje zasilić ten silnik, dobra. Zobaczymy, czy nam się to uda. Dobra, bierz to. Dobra. Czy da się tutaj ten wpiąć tutaj? On jest za krótki, nie sięga do końca tego. Dlatego nie jest zasilony kompletnie tamten kabel. Dobra. Tylko jakby to zasilić, żeby ten kabel był teraz tutaj zasilony. Dobra, wepnijmy to z powrotem. Coś nam się tutaj zamknęło? Chyba tak. Jakiś, był jakiś dźwięk z jakiejś zamykającej się kraty. Poproś o wskazówkę. Ale zasilanie musi być włączone. Myślisz, że możemy tu coś podpiąć? Dobra, no ale co? Jak tutaj wepnę zasilanie, to będzie uruchomiony tylko jeden silnik. Ale on musi być uruchomiony, to na pewno. Zobaczymy, co to zrobi, jak tutaj to wepnę tu. Jest zasilanie. Dobra, ale tylko częściowo dalej. No to wychodzi. To. Ale to nie jest dalej zasilone w ogóle w żaden sposób. Chyba. Nie, tutaj to nie działa. Dobra. Dobra. O, BD-1, ty byś tutaj mógł pomóc trochę. Dobra, to w tym jest zasilanie, w tym kablu nie ma zasilania. Jedyny kabel, jaki ma zasilanie, to jest tamten. O. Jak się wepnę do tego, to mi nic nie da, bo tym to zasila to. Nie, mogę coś uruchomić? Czekajcie. O, tutaj coś można przeciążyć. Oho, i teraz uruchomiłem tą platformę całą. Dobra, w porządku. W taki sposób to trzeba było zrobić, cwaniaczki. Słyszysz? Może ktoś jednak jest w domu. Ej, co tu się dzieje? Jakaś impreza tu jest. Poznaję ten zespół. Ja tu się zaraz zamedytuję na wszelki wypadek, bo ja nie wiem w ogóle, co jest grane. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Drzewko umiejętności, okej. Okay, mogę je, mam na coś jeden punkt do wykorzystania. Wszystko już wymaga dwóch punktów, więc spoko. No co, to odpoczniemy. Wyjdźmy stąd. I zobaczmy, o co, moi drodzy, tutaj chodzi. Czy to jest jakaś arena? Czy co to jest? O matko, co to jest? A! No wreszcie przybył! Mieliśmy zakład o to, kiedy się tu zjawisz. Coś ty za jeden? Kim jestem? Sork Tormo, mały! To ja! To wszystkim rządzę! Podziękuj za to spotkanie czterorękiemu Gliziemu! Dobrze! Jak tylko stąd pójdziemy! Mamy tu dziś wyjątkowego uczestnika! Wojownika zmienionych czasów! To Jedi! Zobaczmy, na co go stać! O, dajcie mu jego zabawkę! Chcecie widowiska? Dam wam widowisko! O jasna cholera. No to nieźle. Dobra, z żabą sobie szybko poradzę, damy radę. Oho, połkła mnie. Skubana. Dobra, cofka. Pięknie. A muchy mogę przyciągać albo odpychać? O, mogę przyciągać nawet, dobra. Ale one wtedy nie wybuchają, jak są przyciągane. Spoko. Mamy kolejny punkcik do wykorzystania, to pewnie po tej arenie będziemy mogli wykorzystać dopiero. Dobra.
No, ty się lepiej nie denerwuj tutaj. Okej, okay, załatwieni. I co teraz? Kolejni jacyś się pojawią? A tu jeszcze jedna mucha została. Okej. Okay. Szybko się uczy! No, idą teraz dwaj. Może tu zejdziesz i sam się ze mną zmierzysz. To nieźle. Jestem zajęty liczeniem kredytu! No, który pierwszy zostanie wypuszczony? Zgoda. Za dużo gada. AK, dobra, okej. Okay. Oni tutaj tędy są wypuszczani. Ależ atak Jedi! Robactwo samo teraz na mnie wypuszcza jakieś, syfiaste. Dobra. Wszystkich nie powstrzyma! Jak nie? Całkiem nieźle mi idzie. Jakbyś nie widział. Dobra. O cholera. No, ten pan się raczej nie da przeciągnąć. I co, on wypuścił obydwóch, czy jak? Pająka jeszcze, no jasna cholera. Ten pająk to jest upierdliwy. Ja nie lubię tego pająka. Ale pająka mogę przyciągnąć, dobra, chociaż tyle. Dobra. Elegancko. W końcu chyba nie. Nie podobało mi się to! Czyli co, te zwłoki, co tam leciały do tego śmietniska na dół, to były zwłoki z tej areny, na to wychodzi. Nie ma innej opcji. Następnych zawodników. Pomioty kakcjonu ci nie odpuszczą! Okej. Zastanawiam się, co z nas w ogóle złapał w ogóle. Możemy się chociaż zemścić. To będzie łatwe! Dobra. Ała. Ładnie, lejemy go, zaraz padnie. No, przyciągnij go. Dobra, chyba będzie po nim. Pięknie. Zeskanujmy go, zaraz będziemy wiedzieć. Dobra, komandos pomiotów Haixonu. Ej! Jest! Ekipa ratunkowa. Spieprzamy stąd. Dzida. Elegancko. W ostatniej... Ciekawe, kogo będą następnego na nas nasłali. Gdybyśmy mieli dalej walczyć. Ale na szczęście modliszka się pojawi w ostatniej chwili. Ciekawe, jak nas znaleźli. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Czy to jest jakaś asteroida, kamień? O cholera. No nieźle. Hej, Grease. Jesteś tam sławny. Tak, to wredna banda, co? Cuchną z użytym smarem. Dobrze, że zwiałeś. Tak, komplikacja, której mogliśmy uniknąć. Ale znaleźliśmy cię. Mamy kolejną komplikację. Imperium wie o Holokronie. To niedobrze. Cała misja jest teraz zagrożona. I pogawędziłem sobie z drugą siostrą. Trillą. Co ci powiedziała? Powiedziała. Powiedziała, że wydała się Imperium. To prawda? Powie wszystko, by zaszkodzić tej misji. To prawda? Była moją uczennicą. Przed czystką. Miałem prawo wiedzieć. Przyszła szyfrowana wiadomość z Kashyyyka. Mari. Kal, znaleźliśmy Tarfula i chcę się z tobą spotkać. To nie wszystko. Imperium wyparło nas z rafinerii. So wycofał się z planety. Część z nas dołączyła do Łukich w lasach. Bądź ostrożny. Ty też. Później. Później. Mamy trop. Dobra, jest dobrze. Wszystko będzie dobrze. Hej, młody. Hej, wstawaj. Pogadamy? Co? Pogadamy? Nie wiem, co się dzieje między tobą a nią. Znaczy, to na pewno jakaś sprawa Jedi. Ale to chyba nie jest najlepsza pora. To nie twój interes. No chyba jednak mój. Siedzimy w tym razem, prawda? Hej, Kal.
popełniłem błąd i prawie cię zabiłem. Przepraszam. Wszyscy je popełniamy, nie? Może ty nie. Hej, może jej trochę odpuść. Nie mówię, zrób to dla mnie, ale jesteście najlepszym, co mnie spotkało w życiu. Nim się zjawiliście, obchodziły mnie tylko dobra ręka i dobra passa. To terminy z gry. Wiem, co to jest. Kal, życie to nie gra. Nim was poznałem, dbałem tylko o siebie. Łatwą kasę. Teraz już nie. Dobrze, czyli musimy sobie iść dobrać cel kolejny naszej podróży. I celem naszej podróży będzie wezwanie pomocy od nich, więc lecimy sobie na tą planetkę tutaj. Jeszcze nie mam możliwości tej lecenia sobie na Boga, no już niedługo chyba wszystko będzie można niedługo zrobić. Chociaż tam jest potrzebny chyba ten podwójny skok jeszcze. Albo i nie. Nie wiem do końca. Dobra, lecimy sobie najpierw tutaj, najwyżej do Bogano, polecimy następnym razem. Jak najbardziej. Wiesz, mimo wszystkich waszych misji, oglądanie zawodów nadal mnie kręci. Byleś trzymał swoje nawyki w ryzach. No tak, wiadomo. Ja tylko oglądam. Żadnego obstawiania, ani nic w tym stylu. Na pewno. Jasne. Mowa o czystej rozrywce. Nic mnie tak nie kręci, jak oglądanie pary walczących obwiesiów. Tylko ci ruchy, gesty rękami. Kapitanie, trochę mnie niepokoi twój entuzjazm do czegoś tak barbarzyńskiego. O, no tak, właściwie tak. To prawda. Totalne barbarzyństwo. Ale całkiem ciekawe. Dobrze, chyba będziemy teraz lądować, będziemy dokładnie. Więc lądujemy sobie. Coś wygląda, jakby coś koło nas przeleciało. Chyba, że miałem takie zwidy dziwne. Że coś leciało z nami w czasoprzestrzeni obok nas. Może to było to skrzydło, ten silnik boczny. Całkiem możliwe. A, czyli lądujemy sobie w tym samym miejscu, co byliśmy wcześniej. Po rząsiu. I czeka nas tutaj, moi drodzy, zaraz zabawa. Już ekipa czeka na nas tutaj. Okej, okay, mamy jeszcze wyczucia echo, którego wcześniej nie wykryliśmy, czy dopiero teraz ono się pojawiło? Zwykle nie traciłabym czasu na jakichś bojowników. Aha, czy tutaj Trilla przeleciała. Ale szukam padawana Jedi. I wiem, że tutaj był. A za to... czeka was... cierpienie. Okej, w porządku, czyli ona tutaj była. Nie fajnie. To jeszcze coś? U dźwięku? Dobra, chyba to było tyle. Dobra, pogadajmy z nimi, co oni mają tutaj do powiedzenia ciekawego jeszcze. Dobra, później. Później. Jestem zajęty. Muszę wymyślić obiad. Dobra, w takim razie idziemy przed siebie, moi drodzy. Lecimy sobie dalej. Tutaj już na nas czekają partyzanci. Narysowali mapę miejsca spotkania z Tarfulem. Dobra, fajnie. Dobrze, że nic ci nie jest. Dobra, zobaczmy sobie na mapie, gdzie my mamy się udać w ogóle. Jeszcze nie skreśliłem Kashiku. Jest tu niebezpiecznie. Sojusz nie ma, a ofiar jest zbyt wiele. Okej, okay, czy my musimy się jeśli dostać aż tutaj? Niekoniecznie. Mari została z Choisykiem i tędy. Jest tam też kilku naszych. A ty? Tędy? Moje dziecko straciło już jednego rodzica. Dobra. Nie mogę zostać. Razem zresztą znajdziemy nowy sposób, by wesprzeć sprawę. Dobra, w porządku. Poczekaj chwilę. Dobrze, tym windą mam sobie jechać. Tak, jedziemy sobie tym. To to na pewno. Okej, okay, uruchommy sobie to. Windę. Trzymasz się? Jedziemy. Kurczę, czemu tak wali prądem, to ja nie mam pojęcia. Za każdym razem, tylko w tym miejscu. Chyba to jakoś uszkodzone musi być. A to jedzie w poziomie, a nie w pionie, więc... spoko. I teraz tak.
Będziemy sobie musieli przewołać windę i tutaj tędy iść. Tą drogą. Dobra. Pożo. Tak? To powinna być jakaś winda. Dokładnie. Jedziemy. Pięknie. Jesteśmy na miejscu. Teraz turędy dalej. Nie w tą stronę. W drugą. Czyli tędy tutaj. Musimy się jakoś... Tak, dobrze patrzę? Tędy? Nie tędy. Tymi drzwiami. Kurde, mam taką słabą orientację tutaj w tym terenie. Też nie tymi drzwiami. Tymi, co są za mną niby. Tymi. Dobra, w porządku. Polecimy sobie tutaj tędy. Jeszcze raz na mapę. Tędy po tej rurze możemy sobie przejść. Cal, słyszysz mnie? Sir podała mi twoją częstotliwość. Mari, wszystko gra? Mnie nic nie grozi, ale wielu innym tak. Mirjenna przekazała ci współrzędne? Tak, jestem w drodze. Dobrze, są w naszym zasięgu. Ale nie możemy. Dobrze, w porządku. Dobrze, idziemy. Będę jak najszybciej się da. Elegancko, tutaj na dół i teraz musimy sobie przyciągnąć tutaj tą rampę. Trzymaj się blisko. Szybkie są, Bidi. No, nie ciebie chciałem przyciągnąć to. No teraz ciebie mogę przyciągnąć w sumie. Czemu by nie? Chociaż możemy to zeskanować jeszcze przy okazji. Elegancko, mykal. Dobry skan. O, na dół. I mamy dwa punkty do rozdania, moi drodzy. Weźmy sobie, rozdajmy sobie te punkty. Przy okazji, jak już tutaj jesteśmy. Dobra, drzewko umiejętności. Co my tutaj teraz ciekawego mamy? Coś z mocą związane dalej. Używaj mocy. Silne pchnięcie umożliwia Kyle'owi odrzucenie grupy wrogów i powalenie dużych przeciwników, dużych celów. Tutaj mamy zwiększenie maksymalnej mocy. Kolejne jakieś ataki. Atak z powietrza. Odepchnięcie bliskich wrogów przy lądowaniu. Wirujący rzut umożliwia... Rzucanie podwójnym mieczem świetnym. O proszę. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Okej, fajnie. Można to opanować. Elegancko. Super. Nie musimy odpoczywać w sumie. Nie ma takiego, nie ma takiej potrzeby. Bierzemy sobie linkę i lecimy na drugą stronę. No, teraz by mi się na pewno nie udało tego przeskoczyć. Mnie to tak denerwuje, że to mnie tak rozbuja w inną stronę. Aha, tam była druga lina do przyciągnięcia się, nie zauważyłem. Dobra, nieważne. Czy nie? No jest. Dobra. Chłopałem się. Dawaj go. Pięknie. No cholery. Wyjasne. Ciule jedne. Zaraz wam tu pokażę, na czym polega tutaj Jedi. Tego oficera też ładnie załatwiliśmy. Okej, spoko. Gdzie my teraz mamy iść sobie? Tutaj w dół wychodzi na to. Dobra. To skaczemy w dół. Lecimy. Pięknie. Oho, tutaj już czeka nas mocniejszy trochę przeciwnik. O ty cholero, on taki cwany jest. Dobra. Musisz się postarać. Się postaram zaraz, proszę bardzo. Jeszcze granat na mnie rzucił. Okej, okay. Z tym też już walczyliśmy? No to wychodzi, że tak, skoro go nie możemy zeskanować. Tutaj więcej nic nie ma, tutaj można coś przeciążyć. Dawaj, BD1, przeciążaj to. A tutaj jeszcze można coś otworzyć. Czekajcie, tego to nie mam otwartego. Dokładnie. Otwórz. Mamy skrócik otworzony teraz. Byśmy mogli się tutaj szybciej przenosić. Dokładnie, tutaj będzie można potem wezwać windę i tędy sobie wrócić. Po rząsiu, to mamy już chociaż odblokowane, to lecimy dalej przed siebie. Patrzymy, co nas zaraz będzie tutaj czekać. Nas tylko nikt nie zaatakował. A tu AT-AT ładnie wkomponował się w wodospad. Elegancko. Mari, jesteś tam? Zbliżam się do krainy cieni, do wraku maszyny.
Pięknie. Co rozwalił jedną, gdy uciekał. Jest z tobą? Nie. Już nie. On tutaj coś wykrył. O tym, jak się spotkamy. Dobra, niech zeskanuję sobie tego AT-AT. Dobra. Dzięki. A, dopiero teraz mamy go w bazie danych, przedtem wychodzi, że nie mieliśmy. Dobra. Hop. W ślimura walą. I w nas przy okazji. Spoko. To chyba ich będę musiał poprzyciągać. Dobra. Mogę ich przyciągnąć? Dobra. On dostał. Na szczęście. Dobra, wspinamy się do góry. Teraz się ich tutaj pozbędziemy, szybciutko. No, z bliska wy będziecie strzelać takiego? Tak wiedziałeś, no to po co zaczynałeś? Oni zawsze wszystko wiedzą, tylko że za późno. Wszyscy tylko cwaniakują. Dobra. O, tutaj BD1 coś złapał. O ty cholera. Pajączek. Dobra. Szkoda, że teraz dopiero. Umiem zaatakować, jak byli rakietnicy, bo chociaż było ciekawiej, by w niego jeszcze postrzelali, a nie. Ja teraz będę się z nim męczył. Dawaj. Dobra. Pięknie, BD1. Co ty tutaj znalazłeś ciekawego? Zeskanuj. Co znalazłeś? Bada pozostałości. Właśnie, ojczyzna Łukich. Zobaczymy. W dawnych czasach w Krainie Cieni rozsiane było wiele wiosek Łukich, którzy żyli w harmonii z przyrodą. Szacunek dla drzew w Roshir stanowił nieodzowną część subtelnej architektury Łukich. Porząsiu, dobrze wiedzieć. My tutaj tędy mamy iść? Nie, to jest droga powrotna. Dobra, spójrzmy na mapie. Tutaj jest zejście niżej, w tej chacie całej, na to wychodzi. Gdzie tam, kurczę, było? Jest tu zejście w ogóle? To się zapadnie, czy co? Jak ja mam się tutaj na niższy poziom tego dostać? W jaki niby sposób? Tutaj nic nie widzę za bardzo. Czekajcie. O. A to ciekawe. Bo tak, no tutaj mnie prowadzi niby... Prowadzi ta linka cała. Gdzie jest ta? A tutaj jest zejście. Jesus Christ. To wyglądało całkowicie inaczej na tej mapie niż teraz. O, ale mamy teraz przejażdżkę przez całą tą okolicę. Świetnie to wszystko tutaj wygląda. Pięknie. Dobra. I wylądowaliśmy w wodzie. Może warto... Właśnie tak. Dlatego warto by było tutaj zaglądnąć. Bo jest tam skrzyneczka. A w skrzyneczce może będzie coś ciekawego. Dobra, wychodź. Otwórz. Skakuj, BD1. No i proszę. Pięknie. Tam też jest jakieś wyjście jeszcze. Coś tu widzę jeszcze. Coś tam jest. Odpłynę tak na wszelki wypadek zaglądnąć. Dokładnie, Tutaj coś jest? Patrzcie, jest tutaj jeszcze jedna skrzynka ukryta. Fajnie, możemy sobie przy okazji ją jeszcze tutaj też zebrać. Martwe łuki przy niej. Chcesz to sprawdzić? No, trochę przykro, ale... Już takie życie czasem, tak bywa. Dobra. Halo? Filmik mi wysłałaś? Ja karmiłam lisa. Lisa karmiłaś? O, bo ja w lesie jestem. No spoko, fajnie. To wszyscy w środku siedzą? Tak. Okej. Okay. Pauliną robimy ognisko. Aha. To spoczko. My właśnie byliśmy ze Stefankiem na Polku. Stefanek dopiero je sobie śniadanko. Super. No. Pierdzioch. Więc wiesz. No, my sobie dziękujemy i właśnie będziemy ten ciołbachę robić. No i super. Spoczko. Co, fajnie jest? No, spoko. Gdzieciorek. A co, dziewczyny prawie same? Ten, Pauliny brat i
Pauliny siostry chłopak. Aha, to spoko. Taki ciarek. Ale tak szczerze, to nie ma o czym gadać. Tak? Czemu? Nie wiem. Dobra, robimy kiełbachę. Dobra, okej. Kochamy cię, Ausiu, i czekamy na cię ze Stefankiem, a ja zaraz skończę nagrywać odcinek, bo zostało mi 8 minut, żeby go skończyć. I tam. I idę jeść grosa. Okej. Okay. Ogólnie sałateczka pyszna wyszła, nie, Paulina? Tak, wszyscy ojebali, nikt moje nie jadł, ale moja cała poszła, także gdzieś. Możesz miszkę zabrać z powrotem. O, byli za mną. Michał będzie zaraz jadł, bo jeszcze mam jedną miskę. Nie, ja spadam. Zostaw to, to dla mnie. Za późno. Dobra, to róbcie sobie to ogniko. Patrz, żałuj. No. Możesz skitrać do woreczka jedną. No super, no. Fajnie. No i tutaj był list i ten, i tutaj go karmiłam. Aha. No to spoko, fajnie. Obejrzyj ten film. Dobrze, zobaczę sobie, no. Jak będę jadł gyrosa, to sobie zobaczę. No. Dobra. Pa, pa, pa. Pa, pa. Dobrze, to płyniemy sobie już, moi drodzy, do brzegu. Bo wydaje mi się, że to już wszystkie te skrzynki, które tutaj były, chyba mamy. O, tutaj chyba co, jakieś kolejne. A nie, to jest chyba... A to jest statek tych rebeliantów rozbity tutaj na gałęzi. Porząsiu, tam mam jeszcze jakieś echo mocy do płonięcia. Tutaj jeszcze coś jest, można wejść. Teraz tak zobaczę na mapę, co tutaj jeszcze ciekawego jest. O, tędy też można się gdzieś dostać. Zobaczę sobie, co tutaj jest najpierw. Może tak rzucimy na to okiem. Okej. Dobra, BD1, hakuj sobie. Bo tam też prowadzi droga, tylko ja nie wiem, która... Tamta droga będzie główną. Zapewne, ale mamy kawał drogi w ogóle. Dobra, wychodzi na to, że już zhakował. Teraz tylko otworzy i wyciągnie sobie z tego wszystko, co tutaj chce. Świetnie. Dobra, Bidi. O co chodzi? Strażnik, zdobyto materiał na poncho. Kolejny. Okej, już mamy tych materiałów mnóstwo. Trzeba będzie w końcu wziąć i zacząć to poprzeglądać. Może zmienimy sobie troszkę wygląd. Aha, dobra, czyli tutaj możemy sobie... wrócić. Możemy się wciągnąć przy użyciu naszego BD1, bo on ma taką umiejętność już. Bożo. A nie, tutaj myślałem, że coś na dole się świeci, a to po prostu przebija z dołu. Okej. Dobra. Od razu skorzystajmy sobie z miejsca tego mocy, bo czemu by nie? I odpoczniemy przy okazji, dobra. Żadnych umiejętności na pewno nie mamy, bo to wszystko już wymaga dwóch punktów. A tutaj jest kolejne echo mocy. Echo do sprawdzenia. Jakaś broń. Pewnie rebeliantów chyba. Czy nie? Chociaż nie wiadomo. Strzały blasterów. Partyzantka, dokładnie. Okej, czyli oni się tutaj przebijali. Albo nie, odwrót mieli. W porządku. Okej, ja się cofnę. Tego robala sobie przyciągnę. A, robal zabił robala. Boże. Można i tak. Mniej roboty dla mnie. Chociaż jak je przecina na pół, to one potem nie wybuchają. Nie muszę się kurczę bujać z nimi. Co my tu mamy? O, cholera. Ładnie pachnie. Co to? Okej. Okay. Jak ja mam tu przez to przejść? Dookoła? Jakoś można to omijać. Ej, a co to jest? Jakieś oczy się na mnie dziwne patrzą. Wypieprzaj. Co on chce ode mnie? Kurde, jakieś dziwne roślinki się patrzą. Dobra. No i ta kraina, powiem wam szczerze, trochę spora jest. Można tutaj pozwiedzać trochę. Zapewne. Dobra, czyli mamy iść tam, czyli nie idziemy, czyli zwiedzamy tutaj, bo tam prowadzi główna droga. Więc, o, tutaj jest tylko ten jeden element. Wyczujemy sobie echo przy okazji. Co to jest? Jakiś plecak chyba? Radiostacja jakaś? Bez dyskusji. Musimy opuścić Kashyyyk, żeby przeżyć. Nie porzucę łukich. Poprowadzę tych, którzy wciąż chcą walczyć.
Okej, okay, w porządku. Więc zostaniecie sami. Żołnierze, ruszamy! Na szczęście zdążyłem też to przeskoczyć. Tutaj do góry da się wejść? Da się. Nie zostawaj w tyle. Spoko. O, tutaj coś wykryło. Roślinkę. Czy jakieś nasionko pierwsze będziemy mieć może? Gryźcie ich nie przestraszył. Okej. Chyba zdobyliśmy nasiono. Dobra. Tutaj chcę do góry iść, bo tutaj jest kolejna rzecz jakaś do przebadania jeszcze przez nas. Więc sobie polecimy tędy na spokojnie. Będziemy musieli poskakać trochę po tych liściach, które się zamykają. No i tutaj nie można się nigdzie zatrzymać, bo te rośliny wszędzie tutaj, kurczę, nas będą ściubać i ganiać. Dobra. Hop. 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 Dobra, udało się. Wyczujmy sobie echo. Jakaś waza. Coś w tym miejscu jest dla nich święte. No coś jest, ale co to nie wiemy dokładnie, co jeszcze. Dobra. Zbadajmy sobie tutaj, to mamy tą część zbadaną w porząsiu. Okej, okay. To możemy sobie tutaj zeskoczyć na dół. Na luziku. Z roślinkę szybko przejść. O. I co? I po linie do góry. No dobra. No ładnie ich tutaj rośliny atakują. Zżerają ich żywcem. No się nie da tej w kwiatuszkę chyba wciągnąć, chociaż... No, zamykaj kwiatuszek, zamykaj go! Aj! Oddaj się! Chociaż... Nie no, kwiatuszek go nie chce zjeść. Niestety. No, ja bym wolał, żeby cię kwiatuszek pożar. Ale kwiatuszek nie jest chyba zainteresowany mięsem takim. Koleś musi być... Przez to, że jest zły, to musi być niedobry. Dobra, w porządku, liśki tutaj... O, coś tutaj, listek, chcę zeskanować tego liścia. Byleby go nie zażar. Dobra, sidłowiec. Bożo. Aha, dobra, tutaj możemy sobie zeskoczyć na leziku na dół. Spoko, pewnie się to zawali jak skoczę, tak? Dokładnie. Jakie to było nieprzewidywalne. No, całkowicie bym się tego nie spodziewał. Dobra, ja tutaj szybko spieprzam między tymi roślinami, zanim one mnie tutaj całkiem pożrą. Więc wychodzimy do góry. No, że jeszcze te z... O, właśnie, te z boku już idą. O, szybko! Tutaj pająk i koza czeka, dobra. Ślimako koza. Dobra. Cholera. Paniaczki! Ładnie. No, ja muszę tutaj... spowolnić sobie tego ślimora, żeby go już wytłuc. Dobra, pająka mogę przeciągnąć w sumie. On głupieje, jak ja go przyciągam, nie wie za bardzo, co ma robić. Pięknie, mamy załatwione. O, tutaj jest martwy jakiś partyzan, niestety. Rebeliant. Nie mogą się przedrzeć! Wszyscy, odwrót! Osłaniamy was! Dobrze, partyzanci wzięci w zasadzkę. Okej. Okay. Widziałeś już takie miejsce? Ale polecieliśmy, co, BD-1? Ja też nie. Jezioro Początku. Dobra, tutaj mamy miejsce mocy. Tutaj są na pewno jeszcze pełne jakichś różnych znajdziek. Ciekawe to. To jest to wielkie drzewo całe, nie? W ogóle. To, które widzieliśmy przy pierwszym lądowaniu. Dobrze, moi drodzy, zatrzymamy się tutaj. Nie mamy punktów tutaj do wykorzystania, ale możemy się jak najbardziej tutaj zregenerować. I moi drodzy, w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Serdecznie zachęcam do zostawienia łapki, subskrypcji. Trzymajcie się, cześć. Do kolejnego odcinka.